to ring jest pierwotną formą narciarstwa i najpierw było to, bo w Skandynawii ludzie poruszali się w ten sposób zimą. Teraz no oczywiście to jest bardzo nowoczesne. To narciarstwo się rozwinęło i o wiele innych form od tamtych czasów. Polega to na tym, że właśnie wchodzimy do góry przy pomocy specjalnego sprzętu, butów, które odpinamy na podejście i mają dużą ruchomość w kostce. W wiązaniach też mamy ruchomą piętkę, więc na podejściu po prostu możemy podchodzić jak na biegówkach, a na zjazd przestawia się te wiązania, buty i w zasadzie to jest bardzo zbliżone do sprzętu narciarskiego. Ski touring różni się tym od zwykłego narciarstwa, że dochodzi ten element dynamiczny, podejścia pod tą górę. Musimy pamiętać, że w treningu wtedy kluczowym będzie też wzmocnienie naszych ramion, naszych kończyn górnych, po to, żebyśmy mogli się wspierać tymi kijkami. Zalecam również trening cardio, żebyśmy nie zasapali się za mocno wchodząc na górę. To nie jest tak, że trzeba mieć jakąś ekstremalną wytrzymałość, by móc uprawiać ten sport. To jest kwestia planowania i dobieranie sobie właściwych tras, dystansów, wycieczek do umiejętności, do kondycji. Możemy dojść nawet, nie wiem, do schroniska, pójść dolinką, która jest relatywnie łatwa. Ten wysiłek będzie podobny do spacerowania. Możemy potraktować ten sport jako aktywność, przez którą dojdziemy do formy i ją poprawimy. Poprawimy kondycję i swoje zdrowie. W Enel Sport mamy specjalistów, którzy też pod kątem wydolnościowym będą w stanie przygotować narciarzy pod taki wysiłek.